Tutaj muszę zawieźć 50 sztuk drzewa. Zakłady tkackie i browary, czyli ziarno. Ziarno i bawełnę. Tu nie mam, tu jest dopiero bawełna. Ziarno jest tu, ale ziarno już dostarczam. Tu jest ziarno. St. Louis. St. Louis, tak? Tych bym musiał sobie tutaj połączyć z Chicago. Ale to później, dobra. Tutaj stawiamy, tu stawiamy stację. Bo nie, St. Louis. Daj mi to, stacja kolejowa. Sure, go ahead. Build a station right in the middle of my city. Twojego miasta, to ja nie wiem, czy akurat twojego miasta. 134 000. You are expanding your rail network pretty far south. Zadanie wykonane. Are you sure it's worth it? I teraz? Teraz mogę sobie połączyć tutaj małą stację. Tak, i od razu sygnalizację. Proszę. Pasuje. Pasuje i teraz dwa pociągi. Jeden. Rob Island do St. Louis. I drugi pociąg. Kupimy sobie ten wolniejszy, Philadelphia. Proszę. A co my tu mamy? To musimy wziąć. To jest co? Instrukcja dla pociągu. Telegraficzne przekazywanie instrukcji kierowania pociągiem usprawnia proces transportu. Roger America. Na pewno chcesz odblokować ten element? Czy to jest? Roger znacząco zmodernizował Amerykana w porównaniu do wcześniejszych modeli. Ten rodzaj lokomotywy będzie typowy dla amerykańskich linii. Biorę go. This new locomotive looks adventurous. Look at it like this. At least you're in the paper. And with a photo too. Wieża zaopatrzeniowa, zapomniałem. Wieża zaopatrzeniowa i tutaj muszę przecież postawić... nie to, nie to. Tak. Pasuje. Pasuje. Powiedz mi, co wy jeszcze potrzebujecie w ten Rock Island. Ziarno? Aha, i te deski. Drzewo, dokładnie. Ile jest dostarczonych? Drewno? Zero? Kurczę, nie zobaczyłem. Ja cię kręcę, nie to co trzeba. Drewno. Kurczę, jeszcze raz, pokaż mi to. Drewno. To, a drzewo? Drewno. Ja cię kręcę, nie to co trzeba zrobiłem. I'll call you in the city and raise you one station. Ci mają tutaj drewno, tak? Mają drewno, czy nie mają drewna? Drewno na wywóz. Nic nie mają. Gdzie jest tartak? Kto ma tartak?
Nie ma tartaka nigdzie? Tartak jest w Toledo. Ale żebym teraz się wkopał jednym słowem. To jest bez sensu. Buldożer. Ty jesteś bez sensu. Także zarządzaj pociągiem, ciebie mogę usunąć. Zbóż i zbóż. Narzędzia. Tartak, tu trzeba tartak kupić. Nie mogę. Nie mogę, Chicago. Browary, zakład tkacki. Indianapolis. Kupimy sobie tartak. Kupimy sobie tartak. Drewno do wywozu. Zero. Nie wiem teraz... Ja tu jest 80 tysięcy. 80 tysięcy. Tartaki w Toledo? Nie chcę tego. Dobra, zróbmy tak. Tutaj musimy postawić stację. Jest stacja. Jak on to zrobił? Jeszcze raz. Dawaj. Pyk. Gdzie jest pociąg? Stwórz nową linię. Idziesz tak. Stąd. Gdzie ty to jesteś? Gdzie on pojechał? Tutaj jest. Stwórz linię. Usuń, usuń. Jedziesz stąd do Indianapolis. Proszę. Ty stwórz linię. Jedziesz do tutaj i do Indianapolis. Nie chcę tego. Przyspieszymy sobie czas. Wieża zaopatrzeniowa. Aha, wieża zaopatrzeniowa jest w tym miejscu.
Ach, jeszcze się tu zatrzymał. Aha, nie, dobra, bo tutaj będą się teraz mijać. A ten jeszcze się zepsuł. Dobra, do 50. Aha, tutaj, dobra, tu mi już nie wyjdzie z tym. Doprowadzi do wzrostu 100 tysięcy, a tu jest tyle do 80 tysięcy, to mi też nie wyjdzie. No niestety, ale... Ale ja już mogę budować trasę. Trasę z Indianapolis do Rock Island. Potrzebujesz 630 tysięcy. Czekamy. Gdzie jedzie? Jedzie ten pociąg, czy nie jedzie? Aha, tu jest. Tak? Nie, nie ma go. A już dojechał. Drewno do wywozu. Let me show you how it's done. Dobrze. Dobra, cztery drewna już są do wywozu. Co my tu mamy? Połączone wagony ułatwia pracę konduktorom, oh, co zmniejsza średnie koszty. Dobra, to bierzemy. Pyk. Tory. Budujemy, teraz budujemy wieżę. I sygnalizatory. Tak. I tak. Okej. Lokomotywa, która jest? Ta jest najszybsza. Przygotuj stąd. Dotąd i bierzesz drewno. Jak tam zadania? 80 tysięcy w Toledo. No nie. To nie wykonam. Tutaj dwie firmy braknie. Braknie mi dwóch firm. Myślałem, że tu się zerzą pociągi. Niezłomny duch pionierów. Osadnicy kierują się na zachód. Jako dowód na niezłomność pionierskiego ducha, granica cywilizacji jest przesuwana coraz dalej na zachód. Nieustraszeni mężczyźni, kobiety i dzieci wyruszają w podróż wraz ze swoim dobytkiem. Chcą zdobyć nową ziemię i założyć miasta, tam gdzie obecnie nie ma nic oprócz nietkniętej natury. Kiedy ich śladami ruszy kolej? Dobra, jeszcze brakuje 43 sztuk drzewa. Tu już drzewo czeka? Tak. Look, one of your trains is broken down. Okej. Okay. Ile potrzebuję pieniędzy, żeby wykupić firmę Beatrice? 4 miliony. 4 miliony.
Drewno do wywozu. Ja bym mógł tutaj zrobić miankę jakąś. W tym miejscu. Tutaj nie połączy się chyba. Nie. Wyrzuć ten pomysł. Zrobimy tak, jeszcze raz. Daj mi to. Pyk. Telegraf. Dajcie mi spokój, na razie jestem telegrafem. Sygnalizatory. Dobra, tu jeden. Tu drugi. Jak to się prezentuje? Sygnalizatory muszę obrócić. Tak. Tu jest dobrze. O. Ideał. Gdzie jest teraz pociąg? Jedziesz już tak? Nie chcę przemysłu kupić. Sklonuj pociąg. Okej. Zobaczmy, czy to zadziała. Dobra, jedzie. Jedzie. A wy nie chcecie kukurydzy? Zadania. Nie, się nie zadania, tylko... Come on, budge your station over a bit. There's enough space here for the two of us. Kukurydza. Chcieliby tej kukurydzy chyba. Tu jest bawełna. O, mogę sobie bawełnę pociągnąć. Możemy sobie bawełnę pociągnąć. Oh no, what bad luck. Tak. I teraz sygnalizator. Tak. Jeszcze jedna firma. Kukurydzę kupimy tutaj. Stacja kolejowa. Shouldn't you also leave a bit of room for more efficient rail systems? I must admit the results speak for themselves. Proszę, zadanie wykonane. This rail network is impressive. Sygnalizator. Pasuje? Nie pasuje. Bo są z drugiej strony, tak? Tak. Dobra. Wieża zaopatrzeniowa. Jedna tu. I drugą postawimy sobie w tym miejscu.
Teraz lokomotyw. Pyk. Come on, budge your station over a bit. There's enough space here for the two of us. Okej. To jest załatwione. I teraz tutaj jeszcze jedna lokomotywa. Jeszcze jedna lokomotywa. Stąd tu. Jak zadania? W jedną z firm. Te drzewo jeszcze, 30 sztuk drzewa. Indianapolis. Wieżie browary. Okej. Okay. Niech sobie te browarki tutaj wiezie. Ten sobie już tu stoi. The Transcontinental Railroad is a nice dream. But you always wake up. And so will you. Yeah, yeah. Keep on dreaming. There's absolutely no reason not to have a dream. So don't let them tell you what to do. Oh no, what bad luck. Dojedziesz? Dojedziesz z tym drzewem. Super. A bit of competition can't do any harm, right? Super. Co my tu mamy? Lampa naftowa to niezawodne i tanie oświetlenie wagonów przyczynia się do zwiększenia zadowolenia pasażerów. Bierzemy. I to też weźmiemy. Powstanie Partii Republikańskiej. Stu pasażerów z Toledo do Omaha. Jeszcze 7 sztuk drzewa już jest. Z Omaha, tak? Z Toledo do Omaha. Tego nie chcę, ale tu już muszę powiększyć sobie stację. Powiększ stację. I ja tu muszę rozciągnąć tory. Tu nie pasują te tory. Tutaj się podłączę. Cofnij. Jeszcze raz. Aha, tutaj sobie lecą. Strasznie to wygląda. Ja muszę stąd i połączyć to z tymi tutaj. Coś takiego. Tak. 781 tysięcy. Okej, na razie to zostawię. Na razie sobie to zostawię. Ile potrzebuję pieniędzy?
5 milionów. Niekorzystnie. Tych 10. Dobra. Jak się prezentuje sytuacja z drzewem? 32 sztuki już. 32 sztuki. Nie chcę. Nie chcę. Tutaj co jest? Aha, ten idzie, jedzie z drzewem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Let me show you how it's done. Pięć sztuk. Tu już mi wjechał na... Steamers are so much more pleasant than the railroad. The gentle rolling of the waves instead of being bumped around, strolling on deck instead of squeezing through the cars. Oh, these business people with their oh so great demeanors. He never stops yapping, right? Strolling on deck, my eye. The last time I was on such a boat, the floor nearly gave way beneath my feet. 13 sztuk drzewa. Ja tutaj nie kupiłem zaopatrzeniowej wieży. Już jest. Już jest. Ja tutaj z drzewem. Dobra, tu już są 4 sztuki. Jeszcze 13 sztuk. Tu 4 sztuki jadą. Cztery sztuki już jedną drzewa. Zmniejsza koszty budowy budynków kolejowych. Nie chcę na razie tego. Do szczęścia mi to jest niepotrzebne. Premia za linię ekspresową między Rock Island a Louisville. Rock Island, Louisville. To jest tu. Nie. Nie ma czasu teraz. Toledo rezygnuje. Oh, bad press. Who reads the papers? Nikt z niczego nie rezygnuje. Tu 10 jest, jest 9 sztuk jeszcze drzewa. Ile? 4 sztuki jadą. Tu już 2 czekają. No, panowie, panowie. Szybciej, szybciej. Który będzie pierwszy? Ach, drzewo będzie pierwsze. Jeszcze 5 sztuk. Co to jest? Uprawa bawełny. Nie chcę tego. Uprawa bawełny. Tyle drzewa przywozi? On tylko teraz wziął 2 sztuki. Dlaczego? Bo nie ma więcej. Drzewa. Powiększ fabrykę? A, dobra. A bit of competition can't do any harm, right? Oh, don't make such a fuss. A bit of bad press never hurt anyone. Ten już pojechał, tak? Come on, budge your station over a bit. There's enough space here for the two of us. Ten już tutaj sobie jedzie. Pięć sztuk powinien załadować drzewa. I będzie wszystko. Raz, dobra, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu i potem zostanie nam tylko przetransportować 100 pasażerów z Toledo do Omaha. To
będzie cholernie ciężko. A little competition creates business. Zrobić, ale, so my new station ale, won't ale do powinno any się harm. Udać stąd pociągnąć Omaha. No to już nie jest tak daleko. Już nie jest tak daleko. Admittedly, I do it reluctantly, but I must congratulate you. You succeeded in delivering the material for the bridge, and now it's finished. The Mississippi has been conquered. You can advance deeper into the west. Plac budowy. Dobra. Teraz panowie. Ty, proszę, zarządzaj pociągiem, pójdziesz do sprzedarnia. Ty pójdziesz do sprzedaży. I losowa awaria. Have I told you already that I was up to nothing but adventures as a young woman? Tak. I was intrigued by anything new. And at the age of 17, everything is new, you know that. So I began experimenting. Proszę. A ty gdzie jedziesz? No. Most zdarza się z parowcem. If I have learned anything in my life, it's that you have to expect the worst. And now it has happened. What you're building there is a transcontinental disgrace. Okej. Okay. Teraz te tory muszę wybudować, właśnie te tutaj. Ojej, dobra. One sobie pójdą bez żadnych problemów. Tu nie będzie trzeba żadnych żadnej sygnalizacji nie będzie trzeba kupować. Tu pyk, bo ta droga to jest nieaktualne. To jest nieaktualne. Ciebie też mogę zlikwidować. Ciebie mogę sprzedać. Ciebie mogę sprzedać. I jak to jedzie? Tak to jedzie tu. Czyli tym torem. Tym torem. Gdzie jesteś? O, Macha. Zamknij. Proszę, postaw budynek naprawczy i połączmy te tory. Tutaj coś się nie zgadza. Tutaj coś, czemu? Aha. Proszę. Wieża zaopatrzeniowa. Damy ją tu. I damy ją w tym miejscu. Teraz muszę kupić pociąg. Najszybszy to ten. Inżyniera damy. Palacza. Konduktora nie ma i ochronę. Proszę. Nikt nie zatrzyma Toledo. Nikt. Toledo. Do Omaha, tak? Zadaniem jest
100 lat do Omaha, dokładnie. Jeszcze raz, bo nie zatwierdziłem. Toledo. Omaha. Priorytetem pasażerowie. Pasażerowie. I jedziemy. Jedziemy z koksem. We should meet up sometime for some tea and candy. Z pasażerami dwóch, trzech. O kurczę, malutko, malutko. Niekorzystnie. Skróciłem materiał, ponieważ już więcej tutaj rzeczy nie budowałem, tylko zostawiłem sobie grę na przyspieszonym tempie, bo i tak nie było szans, żeby uzbierać pieniędzy, żeby wykupić jedną z firm konkurencyjnych, a zostało już 8 pasażerów do przetransportowania i prawdopodobnie zakończymy ten rozdział. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co tu się dzieje? Losowa awaria. Aha, ten jeszcze musi tutaj wrócić sobie do Toledo. Maybe it'll help if they toss a coin next time. Awaria personel? Co tu się dzieje, panowie? Zarządzaj pociągiem. To muszę ciebie zwolnić. Cofnij przydział. I'll call you in the city and raise you one station. Proszę. I ile mi braknie pieniędzy, żeby wykupić? Beatrix? No niestety, na połowę. 6 milionów mi braknie. Magic Trains na czele stawki. Wartość przekracza 39 milionów. I proszę teraz sobie zauważyć. 39 milionów, ja mam 24 miliony. Ona ma 56 pociągów. A to tylko dlatego, że oni na jednym torze, tak jak już mówiłem na początku, potrafią wysłać no, po 4, 5 nawet pociągów. I ja w kolejnym rozdziale zrobię to samo. Żebym też mógł sobie ułatwić rozgrywkę, bo to no kurczę, no nie jest może to fajne takie właśnie, takie rozwiązanie, ale denerwuje mnie to, że mają przewagę i w tym momencie jestem bezradny. No niestety. Bo w poprzednim rozdziale grałem właśnie też, że mogą się pociągi mijać na jednym torze. I tam było widać różnica między mną a konkurencją. Miałem dużą przewagę finansową. Także zobaczymy, jak będzie się prezentowała następny rozdział właśnie z taką, można powiedzieć, z wyrównaną walką. Proszę tutaj zobaczyć raz, dwa, 3, 4, 5, 6 pociągów. Kurczę. Ja bym sobie mógł tutaj też puścić parę pociągów na jednej linii. Mógłbym sobie też zbudować mijankę. Co to jest? Brak odpowiedniego to... Aha, to nie. Tym się nie musimy przejmować. Magic Trains. Magic Trains. Zadania. Przetransportuj 100 pasażerów, kup jedną z firm konkurencyjnych. No tego nie zrobię. Tego na pewno nie zrobię. Proszę, rozdział zakończony sukcesem. Wykonano wszystkie obowiązkowe zadania w tym rozdziale. Zamknij to okno dialogowe, aby zobaczyć ostateczne podsumowanie twoich wyników. Proszę. With the overcoming of the Mississippi, the door to the Great Plains opened and the border of the wilderness was pushed back farther and farther west. Civilization, along with everything that goes with it, found its way to the places where the railroad stopped regularly.
In 1861, scouts had finally found a route to realize a complete railroad connection from east to west. The vision of a transcontinental railroad, previously viewed with skepticism, now seemed to be within touching distance. But a conflict had been brewing for many years in the southeast, which now threatened to engulf the entire nation in a wildfire. Palacz, tak? Zdobyłem tym razem palacza. Ocena. Wykonane zadania. 5 zadań wykonanych na 7. Tryb gry. Kampania. Środkowy zachód. 7 lat mi to zajęło. Wartość firmy 25 milionów. Liczba linii kolejowych 16. Liczba stacji 18. Długość trasy 6000 km. Wagonny w użyciu 69. No i okej. Okay. No i w ten piękny sposób zakończyliśmy rozdział trzeci. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie subskrypcję. Kciukasa, jakiś komentarz. Ja już dziękuję i zapraszam na kolejny rozdział. Do usłyszenia. Bye.